Witam wszystkich. Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów.pl. Dzisiaj jest 1 grudnia 2010 roku. Zapraszam do rynkowej analizy wideo po zakończeniu listopada 2010. Tym razem y, przyglądamy się sytuacji na indeksach amerykańskich S&P 500 oraz Nasdaq. Dodatkowo rzucimy okiem na niemieckiego dax oraz tradycyjnie polski WIG, WIG20 oraz mWIG40. Analizę zaczynamy od indeksu SP500 w kresce miesięcznej i tutaj zwracam uwagę co nastąpiło. Rynek wykonał atak na tą naszą obserwowaną przez nas średnią 45-miesięczną i odpadł od okolic tego oporu w postaci zniesienia 0,61 całego ruchu spadkowego całej bosy lat 2007-2009. Generalnie założenie jest proste, no to jest poważny opór, przy którym rynek musi trochę postać. Być może może wykonać kolejny ruch powrotny do średniej tej 15 miesięcznej. Widać, że rynek jest zagnieżdżony między te dwie średnie, no i wybicie z. Poza jedną z nich, no, pokażę kierunek ruchu. Oczywiście my zakładamy, że będzie to wybicie bez zmian y, górą. Y, SP 500 w kresce y, dziennej, i tutaj chciałbym je porównać z Dow Jonesem, y, o, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Mówiliśmy, że generalnie założenie było proste. Y, SP 500 atakuje te maksima i ich nie wybija z kwietnia 2010, Dow Jones i oczywiście je wcześniej wyłamał. No i teraz mamy klasyczne zachowanie. S&P 500 wykonuje ruch powrotny od wyłam, od, po odbiciu się od poprzedniego szczytu okolic, a Dow Jones wykonuje ruch powrotny do wyłamanych maksimów. Generalnie, no tutaj właściwie oczeko, oczekiwana jest powrót do wzrostów, tylko pytanie jest proste. Czy SP500 już teraz zacznie rosnąć, czy jednak wykona coś na wzór korekty ABC? Czyli to by, byśmy liczyli to jako A, ten ruch wzrostowy B i C jeszcze na nowe minima, i dopiero wtedy zawróci do wzrostów. Znaczy, odpowiedź, moim zdaniem, naszym zdaniem jest w, okolicy, w przypadku indeksu NASDAQ, i tutaj możemy się dowiedzieć, kiedy to nastąpi. Generalnie, NASDAQ w kresce dziennej to jest. No tutaj mamy klasyczną wyspę odwrotu na tym indeksie i jeżeli dojdzie do domknięcia tej luki i zanegowania tej wyspy odwrotu, no to najprawdopodobniej jednak będzie ta fala C spadkowej korekty, czyli jeżeli to odmierzymy tak, no to możemy sobie założyć, że jeszcze będzie jeden ruch powrotny, jeszcze jedno zejście na niższe poziomy i dopiero wtedy powrót do wzrostów rynku. Jeżeli nie, dopóki utrzymuje się rynek powyżej tej luki, no to założenie jest proste, że jednak zbiera siły do wzrostu w górę. DAX, DAX no to tutaj wciąż pozostaje jako jeden z najsilniejszych indeksów z tych rynków rozwiniętych. Warto tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mieliśmy te wybicie z tego, nazwijmy go trójkąta, na daksie i zwracam uwagę, że już minimalny zasięg wzrostu został zrealizowany, więc no, ta korekta jakby jest naturalną rzeczą. Jeżeli tutaj policzymy, no to mniej więcej, nawet trochę zostało więcej zrealizowane, ten zasięg liczony od tego dołka został zrealizowany wzrostowy, więc tutaj potencjał ruchu powrotnego nawet jest w okolice tej średniej 50-dniowej wyłamanej no, która wcześniej powstrzymała tą wcześniejszą korektę. WIG20, WIG20 tutaj właściwie należałoby go porównywać razem z indeksem najszerszym WIG, bo tutaj mamy jedną ważną rzecz. Warto zwrócić uwagę na to, że WIG20 wykonuje ruch powrotny do wyłamanych maksimów z kwietnia 2010 roku, i tutaj już raz indeks na tych poziomach się zatrzymał. No i teraz jesteśmy ponownie w tych okolicach, i pytanie jest proste: czy już tutaj się zatrzymamy i powrócimy do wzrostów, czy też jednak rynek będzie kontynuował przeceny? Naszym zdaniem ważniejszy jest indeks najszerszy niż WIG20 i jeżeli przyjrzymy się sytuacji na indeksie najszerszym WIG, no to zwrócimy uwagę, że, że mamy te 50% całego zniesienia ruchu spadkowego, całej BESY, czyli tego całego ruchu spadkowego, 50% wypadło dokładnie w kwietniu 2010 roku i to jest silny był opór, który został tutaj wyłamany, a teraz rynek po prostu wykonuje ruch powrotny do tego, do tego wyłamanego oporu. I jeżeli mierzymy, mierząc to indeksem najszerszym, no to jednak wciąż pozostaje trochę miejsca na, 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 na dalszą przecenę, na dalszą korektę dla rynku. Więc te zejście na WIG-20 może być głębsze, i to nie zmieni układu sytuacji na rynku, więc no. Generalnie to też zwiększa prawdopodobieństwo tego, że jednak ta fala ABC na indeksach za oceanem również nastąpi. Ostatni wykres to jest porównanie WIG20 i MWIG40. Zwracam uwagę, że mamy właściwie w podobnym czasie, ten szczyt się uformował w połowie listopada to są y, podobne poziomy. Póki co te indeksy zachowują się podobnie, ta przecena mniej więcej jest podobna, więc y, generalnie no tutaj nic niepokojącego y, nie widzimy. Y, dopiero niepokojącym długoterminowym sygnałem byłoby to, że na przykład y, y, WIG20 by zaatakował, wyszedł na nowe maksima, a tego nie potwierdził oczywiście MWIG40. Generalnie sytuacja na polskim rynku jest dość interesująca i, i, i o tym jeszcze będziemy dyskutować, no ale właściwie podsumowując w długim terminie sytuacja rynkowa w skali tej globalnej, czyli patrząc na indeksy SP 500, Nasdaq, DAX, to mm, pozostaje bez zmian. Ten, tam, ten trend wzrostowy trwa i wszystko wskazuje na to, że. Mm, być może mamy wciąż do czynienia z ewentualną korektą przed kontynuacją zwyżki. Oczywiście, w związku z tym, bez zmian, utrzymujemy zaangażowanie na rynku i czekamy na dalszy rozwój wy, yy, no, tych wydarzeń. Nieco bardziej skomplikuje się sytuacja na rynku GPW. To znaczy, jeżeli spojrzymy przez pryzmat subindeksów, yy, sytuacji na złotówce, no to ta yy, sytuacja nieco się komplikuje. Więc na ten temat będziemy nieco więcej dyskutować w kolejnym specjalnym wideo, już tylko dla członków strefyinwestorów.pl. No bo sytuacja jest interesująca, warto się jej dokładnie przyjrzeć, ponieważ może mieć no, duże implikacje albo znaczenie co do przyszłości rynku. Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję za uwagę. No, i oczywiście pozdrawiam i życzę dużych zysków.